Cześć, tu Ernest! Już myślałem, że omówiliśmy wszystkie zmiany na mapie. Dobra, zapomniałem o tym dziwnym domku, ale w tym filmiku chciałbym się zająć czymś innym. Na jaw wyszło mnóstwo ciekawych informacji. W sezonie 10, jak już wiecie, wrócił stęchły skład. Jest taki sam jak kiedyś. Tuż nad nim jednak czyha ogromne zagrożenie, które trzeba jakoś sławić. Zaraz do tego tematu wrócimy. Najpierw rzućmy okiem jeszcze raz na stęchły skład. A dokładniej, na ten oto hangar. Oto jak wyglądało wnętrze tego hangaru na początku tego sezonu. Nic wyjątkowego. Kilka kontenerów i mnóstwo palet. Wszystko jest na swoim miejscu. Tak czy siak, koniecznie zwróćcie uwagę na środek tego miejsca oraz wejście od strony fabryk. To w tych miejscach zaszły najważniejsze zmiany. Jakie zmiany? Już wam mówię. Wczoraj zaszła sekretna zmiana. Oto jak obecnie wygląda wnętrze tego hangaru. Łatwo jest zauważyć, że niektóre rzeczy zostały poprzestawiane, aby zrobić miejsce na nowy sprzęt, którym ktoś zdaje się badać meteor, który zatrzymał się w czasie tuż przed uderzeniem. Oto moje nagranie porównujące wnętrze tego hangaru przed ostatnią zmianą oraz po zmianie. To wam ułatwi rozpoznanie tych zmian. Tak co to ta sytuacja prezentuje się na dworze. Teraz widzicie ujęcie przed zmianą, a teraz po zmianie. Zauważcie, że na dachu pojawił się teleskop, którym ktoś obserwuje meteor na niebie. Przed wjazdem za to stoją wyniesione rzeczy, które zajmowały zbyt dużo potrzebnego miejsca w środku. Co ciekawe, dzięki wyciekom Forterego na Twitterze dowiedzieliśmy się, że to jest dopiero drugi etap tego hangaru. W plikach gry, na pojawienie się na mapie, czekają jeszcze dwa kolejne etapy. Prosta matematyka, w sumie są cztery różne etapy. Fortory na swoim Twitterze udostępnił nagrania, na których pokazał, jak prezentują się dwa nadchodzące etapy. Oto etap trzeci. Już widać, że macie w tym swoje palce ta sama organizacja, która badała ten sam meteor, ale w sezonie czwartym, gdy już uderzył. Łatwo jest ich rozpoznać po kolorystyce. Prawie wszystkie struktury tej organizacji są w czarno-żółtych barwach. W trzecim etapie tego hangaru pojawi się tutaj więcej monitorów oraz platforma na następne narzędzia. Zniknęło za to jeszcze więcej kontenerów, ale palety dalej są. Okej, spójrzmy na czwarty etap. Czwarty etap to ostatni etap, który na ten moment jest dostępny do podejrzenia w grze. Tutaj już wyraźnie widać, że w tym hangarze będzie nowe centrum badawcze tej organizacji. Jest tu teraz mnóstwo ogromnych komputerów i różnych narzędzi, które przydadzą się do badań. Jak już mówiłem, to ostatni etap, o którym wiemy. W plikach gry skrywa się jednak jeszcze jeden ciekawy obiekt, który może być powiązany z tym hangarem. Fortory doszuka się w plikach gry takiego oto tajemniczego obiektu. Jego nazwa daje nam znać, że jest w jakiś sposób powiązany z wyrwami. Możliwe, że to pojawi się w środku tego hangaru, ale według mnie bardziej prawdopodobne jest to, że to urządzenie stworzy tą ogromną kupułę wokół wykrzywionych wież, gdy cofną się w czasie. To urządzenie może służyć do zamknięcia tych zmian tylko na terenie wykrzywionych wież, aby reszta mapy nie została cofnięta do Dzikiego Zachodu. Albo Dziki Zachód będzie częścią eksperymentu. No to tylko moje przypuszczenia. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze teorie na ten temat. Poza tym wiemy tylko, że ta machina będzie wydawała z siebie taki oto efekt w środku. Znamy też kilka dźwięków tego urządzenia. Posłuchajcie kilka z nich. Zobaczymy jeszcze, jakie znaczenie będą miały te zmiany na mapie. Możliwe, że to przybysz, który wydostał się ze swojej kapsuły w meteorycie, pomaga teraz organizacji rządowej Fortnite powstrzymać ten meteor przed uderzeniem. Ich planem może być wysłanie tego wielkiego meteoru z powrotem do punktu zerowego. A jak już poruszyliśmy temat wykrzywionych wież w czasach Dzikiego Zachodu, to mam dla was kolejną garść informacji na ten temat. FireMonkey na swoim Twitterze udostępnił zdjęcia z gry, na których pokazał wszystkie budynki, które będą w wykrzywionym miasteczku. Czyli w wykrzywionych wieżach,
czasach Dzikiego Zachodu. Zanim wam pokażę, to dwie małe uwagi. Po pierwsze, spoilery. A po drugie, Fire Monkey podmienił już istniejące budynki na mapie na te, które będą właśnie w wykrzywionych wieżach. Dlatego na tych zdjęciach te budynki są w różnych miejscach, niepowiązanych z wykrzywionymi. Mam nadzieję, że to jest dla was jasne. A więc ja zapraszam do oglądania pokazu slajdów. Warto je zobaczyć, mają swój klimacik, a przy okazji dowiedzieliśmy się, że wieża z zegarem będzie budowana podczas trwania sezonu 10. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.